Ruszamy w dalszą drogę. Docieramy do województwa łódzkiego, do słynnej z owoców gminy Biała Rawska, do wsi Marchaty, znajdującej się w pobliżu południowej granicy Puszczy Bolimowskiej. To właśnie tutaj ekologiczne gospodarstwo sadownicze prowadzi wraz z rodziną Arkadiusz Kartus. W sadach stosowane są pożyteczne mikroorganizmy. Dba się tu nie tylko o ekonomię gospodarstwa, ale także o środowisko. Wszystko z pasją i miłością do natury. Gospodarstwo ma ekologiczny certyfikat od 2009 roku. Jak się pojawiły sady w Pana życiu? Generalnie nie jesteśmy tradycyjną rodziną sadowniczą. Pierwsze pokolenie to ja jestem, kiedy zajmowaliśmy się sadownictwem. Rodzice moje nigdy nie mieli styczności z sadownictwem. Mama była urzędniczką, kierowniczką Urzędu Stanu Cywilnego. Tata był krawcem, kuśnierzem. Nie ukrywam, ja też jestem, też przyuczony byłem do zawodu kuśnierza. Skończyłem liceum ekonomiczne. I tak, żeby uniknąć służby wojskowej, tata kupił mi 2 hektary sadu akurat. No i tak się zaczęła moja historia sadownicza. I nawet nie przypuszczał, że tak naznaczył Pana życie. No nikt nie przypuszczał, tak. To już 30 parę lat, jak skończyłem maturę i właśnie wziąłem się za sadownictwo. I tak jak wspomniałem, zaczynaliśmy na 2 hektarach. Później udało się pozyskać takie opuszczone gospodarstwo, w którym teraz jesteśmy. No i tak z 2 hektarów zrobiło się 20 i tak do dzisiaj. Co rośnie w tych sadach? Tak jak pierwszy sad mieliśmy jabłoniowy, tak do dzisiaj przede wszystkim właśnie jabłonie. Chociaż mamy 1 hektar czereśni, 40 arów śliwy. Dla rodziny Kartusów najważniejszy jest stan i potencjał biologiczny gleby. Dlatego sadownicy troszczą się o zapewnienie dużej ilości materii organicznej. Skąd decyzja, żeby w sadach wprowadzić ekologię? 15 lat temu wszyscy szli w kierunku właśnie tej takiej ciężkiej chemizacji rolnictwa, sadownictwa szczególnie. Wtedy też postanowiłem, musi być jakaś inna droga. No nie ma innej możliwości. 100 lat temu, 200 lat temu też były sady, też były jabłka. I też ludzie żyli i zdrowo się żywili i zdrowie na pewno mieli lepsze niż my w dzisiejszych czasach. I tak zacząłem szukać, mając jeszcze gospodarstwo konwencjonalne, szukać na początku produktów, które jestem w stanie zamienić. Produktów organicznych, biologicznych, tak żeby powymieniać te chemiczne preparaty. W 2007 roku zacząłem certyfikację. No i tak zostało do dzisiaj. Probiotechnologia nie jest tutaj Panu obca. Nie, to jest mój początek ekologii właśnie. Zaczął się od probiotyków. Przede wszystkim właśnie w sadzie zaczęliśmy stosować i do glebowo, i do listnie. Widziałem działania, widziałem bardzo wiele pozytywnych, żadnych skutków ubocznych. To jest bardzo ważne. I do dzisiaj cały czas stosujemy. A czy są u Pana w sadzie domki dla murarek? Jak najbardziej. Domki dla murarek, ule można powiedzieć. Dla murarek mamy od 4 lat. W tej chwili praktycznie one żyją swoim życiem. Jak najbardziej cała ta makrofauna też jest konieczna. To jest konkurencja w środowisku między dla nas, naszymi szkodnikami, które nam szkodzą w sadzie, a właśnie tą pożyteczną makroflorą, czyli osiec jest takim sprzymierzeńcem. Całe nasze gospodarstwo wokół podwórko jest obsadzone też trawami wysokimi. No teraz mamy wiosnę, one jeszcze są niskie, ale kiedy przychodzą te gorące dni, lipiec, sierpień, jest presja owocówki, to jest szkodnik, który się wgryza bezpośrednio w owoc, presja zwójki, to osiec właśnie potrzebuje do bytowania wysokich traw. I latem, gdybyśmy ruszyli w taką trawę, to tych osiecy siedzi w takiej jednej kępie, siedzi dosłownie 30-40. Kartusowie wciąż poszukują nowych rozwiązań i środków dostępnych dla rolnictwa ekologicznego, by zoptymalizować uprawę i plonowanie owoców. Jak wygląda ochrona sadu ekologicznego? Na pewno trzeba się wykazać sporą kreatywnością. To nie jest tak, że mamy środki takie 1:1. Też takie się znajdują oczywiście, ale też ta szczypta tej kreatywności jest ważna. Jeśli chodzi o gospodarstwo ekologiczne, sadownictwo czy rolnictwo, trzeba być otwartym na nowe rzeczy, próbować nowych rzeczy, testować. No i uważam, że czy jest cięższa? Nie, ale jest na pewno ciekawsza. Jest o wiele ciekawsza niż takie środki, że załóżmy zwalczamy szkodnika, czy chorobę jakąś grzybową, czy bakteryjną i mamy spokój, tak?
No, musimy, cały czas się uczymy. Z każdym zabiegiem, z każdym nowym jakby odkryciem szkodnika, nowym pojawieniem się szkodnika, nową chorobą. Musimy kombinować, myśleć, jak zaradzić, czym zaradzić. No mówię, kreatywność jest ważnym elementem, jeśli chodzi o ochronę sadów ekologicznych. Jak wyglądają te opryski? Z czego na przykład są tworzone? Znaczy tak, opryski muszą być pochodzenia naturalnego. Nie mogą to być syntetyczne środki chemiczne, takie jak przeznaczone do gospodarstw konwencjonalnych. Ponieważ tu musimy uważać na tą pożyteczną mikroflorę, pilnować tego, żeby to wszystko ładnie tutaj nam grało w tym sadzie. No jakby nie niszczyć też tej pożytecznej mikroflory. To jest dla nas najważniejsze. Dlatego przez cały sezon staramy się dostarczać i do glebowo, i do listnie pożyteczne mikroorganizmy różnego typu, no pochodzenia na pewno naturalnego, składniki, które mogą w jakiś sposób konkurować z tym, z czym chcemy walczyć w danej chwili. Sadownictwo ekologiczne może przyczynić się do ożywienia i pobudzenia gleby. Ze względu na stosowanie innego sposobu niż w produkcji konwencjonalnej, nawożenia i ochrony roślin, w tym zwalczania chwastów.